Krakowski Festiwal Filmowy to jedna z najstarszych imprez na świecie poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Nikt nie będzie pamiętał naszych biografii, będą pamiętali tylko nasze filmy. Podczas czerwcowej edycji Krakowskiego Festiwalu obchodzony był jubileusz jego 50-lecia. I wtedy, w tych latach 60., ten festiwal był takim miejscem spotkania wielu wybitnych filmowców ze świata. Początki Krakowskiego Festiwalu Filmowego sięgają roku 1961. Tu na oczach widzów działa się historia polskiego kina. Tu filmowcy formułowali swoje manifesty i za pomocą filmowej metafory walczyli z cenzurą. Już słoneczko świeci i oświetla ciebie. Świeci sobie, świeci i na ciebie patrzy. Co to wszystko znaczy? Kto mi wytłumaczy? W latach 70. mówiło się, że festiwal był oknem na świat. Był rzeczywiście taki czas. Myślę, że kino polskie lat 70. jest tu bardzo dobrym przykładem, kiedy to właśnie filmowcy byli być może najważniejszymi tymi informatorami opinii publicznej o tym, co tak naprawdę dzieje się w kraju. Jeżeli chodzi o kulturę osobistą, jest jego zachowanie tak skandaliczne, w ogóle popsuł opinię dobrej klasy z ubiegłego roku. W tej chwili macie bardzo złą opinię. Oni użyli takiej retoryki, że my chcemy leczyć wszystko, co jest chore, wszystko, co jest, co szwankuje, gdzie dzieje się ludzka niesprawiedliwość, krzywda, gdzie wszystko źle działa. Teraz miasto puste, ludzie w domu siedzą, do kina nie chodzą, bo o nim nie wiedzą. Takich rzeczy nie pokazywano ani w dzienniku telewizyjnym, ani zwłaszcza w tych takich tekstach propagandowych. To nie dla mnie takie filmy. Ja lubię takie więcej agresywne filmy. Jak się biją, walczą, wie pan, to jest wtedy śmieszne na mnie, wie pan, bo ja się wtedy jestem zadowolony z tego. Sensem dokumentu, takiego nazwijmy go zaangażowanym, wrażliwym społecznie, było właśnie to. Pokazywanie tych wszystkich przywar raz szyderczo, jak w filmach Marka Piwowskiego. Nie, poczekajcie, jeszcze raz od zera. Uwaga. I... Częściej, jak w tych wrażliwych dokumentach, filmach Kieślowskiego, czy Kosińskiego, czy Marcela Łozińskiego później, no, Ireny Kamieńskiej, z troską. 100 lat mam. A co by pani chciała? Jak? Co by pani chciała? Ile bym chciała? Chciałabym dłużej żyć. Dłużej żyć. Dokument polski zawsze wywoływał wielkie emocje i wtedy, kiedy był bardzo upolityczniony i kiedy walczył z komuną, ale nawet wtedy, kiedy walczył z komuną, nie był takim dokumentem wojującym w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, bo takiego dokumentu nie lubię. Interesuje mnie dokument, który pochyla się nad człowiekiem, dokument, który ma wyraźne walory artystyczne i takie filmy ciągle powstają. Przecież nowa generacja twórców, nowi debiutanci, w tym roku mamy bardzo młody konkurs polski. Mi się kiedyś takie coś śniło. Jak widziałam dziadka, jak chodził między jakimiś kobietami i też właśnie miały białe szaty. Nie było takie białe miasto. Ja zawsze, jak byłem troszkę mniejszy, nie wiem, jeszcze do przedszkola nie chodziłam, zawsze mi się wydawało, że osoby, które umarły, mają jakiś na przykład przedmiot, jakieś lusterko i w tym lusterku tak nas obserwują. Patrzą przez jakiś przedmiot na nas. W 2007 roku, obok dwóch dotychczasowych konkursów filmów polskich oraz konkursu międzynarodowego, po raz pierwszy pojawił się, zwiastując zmiany, trzeci konkurs, prezentujący popularne ostatnio nie tylko w Polsce kino dokumentów pełnometrażowych. Myślę, że to, co się dzieje w filmie dokumentalnym, nie wymaga komentarza. To znaczy, jest to pewien rodzaj wrażliwości ludzkiej, która powoduje, że dochodzi tu do spotkania ludzi, którzy mają dość telewizyjnej papki i tego, czym karmią nas media. I
i z drugiej strony tych ludzi, którzy chcą opowiedzieć jakieś historie, które wydają im się ważne. No to jestem Robert Pawszczyk, szeregowy, jak na razie. I tak sobie jeżdżę stopem do wojska, tam i z powrotem ostatnio. No, urlopy, przepustki, takie tam pierdoły, nie. Mina była taka. Duży samochód, przestronny, gdzie z przodu możemy zamontować jedną kamerę, małą, ale piszącą w technice HDV, żeby to jakoś była w miarę dobra, i z tyłu operator z drugą kamerą. Pierwszy wyjazd był taki, żeby przetestować właściwie, jak to się będzie odbywało i co możemy z tym zrobić, jak ludzie na to reagują. Ale Warszawa. Warszawa. Yes. Where are you from? Latvia. Latvia. Yes. We're going Amsterdam. Amsterdam. Yes. Nie chciałem tych historii nagrywać podstępem, znaczy wydobywać podstępem od tych ludzi. Chciałem, żeby oni byli świadomi tego, że są nagrywani, że to są kamery. Robimy wywiad z całą świadomością tego, że dłużej trwało, zanim się oni odkrywali i że też o niektórych rzeczach mi nie powiedzieli, o których może by mi powiedzieli, gdybym jeździł sam i by była ukryta kamera. Ale tak nie chciałem, nie chciałem podstępu. Dąży tym kamerze? Jak jestem w domu, to jestem, ale jak gdzieś wyjdę, to już nie wie, co ja robię. A czasami tak jest, że pakuje się plecak przez okno i sobie wychodzę normalnie, bez plecaka, tylko tata się zapyta, gdzie idziesz przejść. I wracam po 3-4 albo 5 dniach. Film jest smutny, ja też mam takie... Znaczy nie ucieknie się od prawdy, którą się zarejestrowało. Mnie uderzyła bezradność ludzi. Bezradność wobec własnego życia, bezradność wobec świata, który ich otacza. I ta bezradność siłą rzeczy musiała się przenieść do filmu, bo taka była prawda. Ci ludzie nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić. Probably it's not wrong way, but this is very danger. You know, this danger life, the danger way. But orthodox way is not danger because we have thousands, 100,000 examples that people go directly to the heaven. This is orthodox way. We lost the way.